Dzień dobry, moi drodzy, bardzo serdecznie i z niezwykłą radością was witam w kolejnym odcinku Bukszpanowych recenzji książkowych. Dawno się już w sumie nie widzieliśmy, ale jakoś tak zeszło, że i trochę mi zeszło z czytaniem, bo ostatnio dużo zajęć i też trochę po prostu nie miałem kiedy nagrać. W końcu nagrywam. Idą wakacje, więc może komuś z was się trochę przyda polecajek na wakacje. Kochani, jak zawsze kilka działów, według których sobie oglądamy różne książki. Pierwszy dział religijny, mam dla was na dzisiaj trzy propozycje, żebyście ewentualnie zajrzeli do trzech rzeczy, chociaż jedna jest bardzo specyficzna, chyba nie dla wszystkich. Pierwsza, kochani, książka, którą chciałbym wam bardzo polecić, nie dlatego, że to mój brat z klasztoru, ale dlatego, że to genialna książka. Ojciec Maciej Biskup, przypuszczam, że bardzo wielu z was go kojarzy z naszego łódzkiego klasztoru dominikanów, wydał właśnie książkę, która się nazywa Nieostatnie kuszenie, jak przetrwać noc kościoła. Wydało to wydawnictwo Wam. Kochani, to jest, myślę, bardzo ważna książka. W tym, co się dzieje aktualnie w Kościele, szczególnie w Kościele w Polsce, przy całej tej takiej utracie zaufania do instytucji Kościoła, do rozczarowania w związku ze skandalami, ale też po prostu zwyczajnie z pewną jakby strukturą funkcjonowania Kościoła, ta książka ojca Macieja jednocześnie jest bardzo mocnym głosem prawdy, ale też nadziei. Kochani, ta książka, mam wrażenie, składa się z dwóch jakby warstw. Oczywiście pewnie jest znacznie bogatsza, to jasne, ale jakby składa się z dwóch warstw. Z jednej strony ojciec Maciej zupełnie bez znieczulenia i bardzo prawdziwie jakby nazywa różnego rodzaju złe mechanizmy w Kościele. Szczególnie te wszystkie związane właśnie z klerykalizmem, związane z nadużywaniem władzy w Kościele, ze skandalami i tak dalej. Bardzo po imieniu, bardzo szczerze, bez udawania, no po prostu prawdziwie. Ale jednocześnie, bo ojciec Maciej ciągle do wszystkiego jakby się odnosi Ewangelią, pokazuje nadzieję, pokazuje światło, nie pokazuje łatwych rozwiązań, to nie jest łatwa książka, nie, że tak powiem, nie pociesza w sposób jakiś taki prymitywny, ale pokazuje nadzieję, która płynie z Ewangelii, która może wszystko przemienić. Kochani, jeżeli znacie ojca Macieja z różnych kazań, które czasem publikujemy, nie, na Dominikanie Łódź, albo w ogóle go znacie po prostu z jego tekstów, z jego działalności. Wiecie, jak wrażliwy to jest człowiek, jak łagodny, jak zatroskany o Kościół. To jest po prostu jedna z najbardziej zatroskanych o Kościół książek, jakie widziałem. I myślę, że na te czasy, szczególnie dla każdego, kto ma, że tak powiem, taki jakiś kryzys kościelny i chciałby się trochę z tym zmierzyć, bardzo wam polecam. Ojciec Maciej Biskup, Nieostatnie kuszenie, jak przetrwać noc Kościoła. Kochani, druga książka, którą bardzo chciałbym wam polecić, którą właśnie wydało całkiem niedawno wydawnictwo W Drodze. Napisał to Alan Durrell, chociaż trudno powiedzieć napisał, bo to jest bardziej jakby wybór, którego on dokonał. Bo książka się nazywa Mądrość mnichów z Góry Athos. Tak to wygląda, wydało to nasze wydawnictwo W Drodze. O co tu chodzi? Góra Athos to jest takie państwo mnichów w Grecji, które jest takim jakby taką, jak to nazwać, taką Mekką prawosławnych, nie? Czyli jakby jest tam dziesiątki, jeśli nie setki klasztorów prawosławnych mnichów, gdzie są tysiące prawosławnych mnichów. Jest to taki półwysep oddzielony w ogóle, że tak powiem, wręcz politycznie, administracyjnie, żeby tam w ogóle móc się znaleźć, żeby móc wysiąść na lądzie. Trzeba mieć specjalny paszport, w sensie specjalne zezwolenie od władzy mniejszej. Mnie się tam udało być. Razem z ojcem Tomaszem Grabowskim, w sensie ojciec Tomasz Grabowski był tam długi czas, chyba z miesiąc. Ja byłem tam chyba tylko 5 dni, ale załatwił mi też możliwość tam wejścia. Mieszkaliśmy w jednym z tych klasztorów mnichów. Część tej książki to jest właśnie wprowadzenie ojca Tomasza, takie jego wspomnienia z Góry Athos, właśnie jak tam był. A cała reszta, kochani, to nie jest książka do czytania jak książka, bo zobaczcie, to są takie, widzicie, krótkie cytaty. To jest trochę tak jak apoftegmaty ojców pustyni i tak dalej. Takie krótkie zdania, które mają jakby no, pobudzać do miłości, do duchowości, dawać mądrość, nie? Jeżeli niesiesz krzyż Chrystusa z miłością, to jest on lekki jak piórko. Tego typu zdania. Kochani, jest to po prostu zebrane w jednej książce. Bardzo wiele takich właśnie myśli, apoftegmatów, jakiejś mądrości, sentencji, trochę haiku czasem mam wrażenie, z różnego rodzaju właśnie mnichów z Góry Athos. Taka książka, tak jak mówię, do takiego czytania, że sobie na przykład raz dziennie zajrzysz, poszukasz sobie jednego, dwóch cytatów i one czasem dają jakieś światło, poprowadzą przez dzień. Na pewno, kochani, wiele z tych cytatów się pojawi we wstawakach, bo to jest bardzo wiele mądrości. Ja mam sentyment do tego, bo byłem tam na tej Górze Athos, też wieloma rzeczami tam się rozczarowałem, to też prawda, to jest na inną opowieść, ale to jest po prostu wielkie miejsce duchowości, wielkie miejsce tego, jak się szuka Boga, szczególnie w takiej wersji prawosławnej. Kochani, bardzo wam polecam. Mądrość mnichów z Góry Athos od naszego wydawnictwa
w drodze do poczytania. I kochani, jeszcze jedna rzecz, w sensie jeszcze jedna książka z tego działu religijnego, która mnie osobiście jakby jest do niczego nieprzydatna, ale ta książka jest bardzo potrzebna i strasznie się cieszę, że taka książka wyszła. Napisała ją pani Mary Hazeltine. Tytuł brzmi Cud macierzyństwa, poradnik dla przyszłych mam. Kochani, wydało to również nasze wydawnictwo W drodze. To jest w ogóle taki dosyć duży buch. To ma prawie 400 stron. Co to jest, kochani? To jest katolickie kompendium, tak bym to nazwał, że tak powiem, rodzenia dzieci. Że tak powiem, i ciąży, i porodu, i tego, co po porodzie. Ja wam przeczytam, kochani, tylko parę tytułów rozdziału, żebyście zobaczyli mniej więcej, jakby o co chodzi. Boży zamysł porodu. Wybór miejsca porodu, wybór lekarza położnika, twój zespół porodowy, czyli twój lekarz, mąż, twoja dula, pozostały personel i tak dalej. Przygotowanie siebie do porodu, doświadczenie porodu, wybór porodu, poród przepełniony łaską, czyli jak się modlić na porodzie, poród przez cesarskie cięcie, możliwość dla twojego dziecka po porodzie, ochrona w okresie poporodowym. Kochani, strata. Kiedy nie udaje się, kiedy dzieje się coś takiego strasznego jak poronienie. Kochani, cała ta książka to jest po prostu jakby bardzo konkretny podręcznik, jak z punktu widzenia katolika w Bożej obecności, w Bożej łasce, według Bożego błogosławieństwa przeżyć po prostu poród tak naprawdę. Oczywiście też całe przygotowanie jakby ciąże, czyli po prostu przyjście na świat dziecka. Kochani, dla wszystkich małżeństw, dla wszystkich tych, którzy, no właśnie, chcecie mieć dzieci, macie dzieci, spodziewacie się dzieci, jeżeli szukacie dobrego kompendium właśnie takiego katolickiego spojrzenia na te wszystkie rzeczywistości, koniecznie, w sensie bardzo wam to polecam. Książka jest bardzo też taka konkretna, opisuje konkretne zabiegi, które się dzieją, konkretne metody, leki. To nie jest tylko książka duchowa, tylko w ogóle na wszystko próbuję spojrzeć, że tak powiem, na jakąś taką całą rzeczywistość porodową z punktu widzenia katolika. Cud macierzyństwa, poradnik dla przyszłych mam od wydawnictwa W drodze. Kochani, bardzo, bardzo się poleca wszystkim rodzinom, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom, szczególnie spodziewającym się dzieci. Moi drodzy, teraz przyszedł dział tak zwana klasyka. Zawsze wam pokazuję, przynajmniej staram się zawsze pokazać jedną książkę z tak zwanej klasyki literatury. To jest książka, która oczywiście musiała się pojawić, nawet zazwyczaj o niej nie myślałem, żeby się pojawiała, bo dla mnie to jest tak oczywista lektura, że ja żyję w takim przekonaniu, że wszyscy ją czytali, ale wiem, że nie wszyscy ją czytali. I to jest dla tych, którzy jej nie czytali, jeżeli nie czytaliście, musicie ją przeczytać, bo inaczej pójdziecie do piekła. W sensie tego takiego literackiego. Nie ma literatury bez tej książki. Już mówię, o co chodzi. Kochani, to jest jedna z trzech najlepszych książek, jakie czytałem w życiu, tak myślę. Przynajmniej tak zawsze było, może teraz mi się to pozmieniało, bo już znam ją bardzo dawno. Dobra, żeby już nie tłumaczyć. Gabriel Garcia Marquez, wiecie, że to jest jeden z moich ulubionych pisarzy, drugi chyba mój ulubiony pisarz. Jego najważniejsza książka 100 lat samotności. Kochani, przeczytałem tę książkę po raz pierwszy, jak miałem chyba 17 lat, tak myślę, i zwariowałem, kiedy ją przeczytałem. Potem ją czytałem drugi raz, gdzieś przed 30, już byłem księdzem, zwariowałem jeszcze bardziej, nie rozczarowałem się. Mam ogromną ochotę znowu ją przeczytać i jak na niej teraz sięgnąłem, to już czuję, że po prostu pójdzie na mój stos tak zwanego wstydu, czyli to, co czeka na przeczytanie, i będę musiał do niej wrócić po raz trzeci. To jest, kochani, dla mnie osobiście jedna z najważniejszych pozycji literatury ever, która mnie nauczyła zupełnie innego patrzenia na świat. I myślę, że bardzo dużo w mojej wierze jest z tej książki. Kochani, nie da się w tej książce powiedzieć fabuły, więc nie będę wam mówił o fabule. To jest historia ludzkości tak naprawdę. To jest historia oczywiście jednego miasta, gdzie ludzie cierpią na dziwne choroby, zapominanie wyrazów, gdzie tracą kontakt z rzeczywistością, dzieją się przedziwne związki, również między rodzinami, takie, które nie powinny się wydarzyć. To jest historia rodziny Buenedia. To jest sztandarowy przykład tego, co się pojawiło w literaturze, też głównie w południowoamerykańskiej, ale nie tylko, co się nazywa realizmem magicznym. Czyli takim podejściem do rzeczywistości, gdzie oprócz tego, co realistyczne, dzieje się to, co jest nierealistyczne, ale co tak naprawdę jeszcze bardziej tłumaczy realność. Jakkolwiek to zrozumiecie, co ja teraz powiedziałem. Kani, to jest mój sposób patrzenia na świat. Wiecie, że moim ulubionym pisarzem ever, forever jest Haruki Murakami, nie? Bo dla mnie Haruki Murakami to jest realizm magiczny w wersji japońskiej, po prostu. I tamte książki jakby oddają całkowicie moje serce. W sensie, jak ja czytam te książki, to ja wiem, że ktoś był u mnie w sercu i po prostu tam pooglądał, potem napisał. I to jest dokładnie tak samo. Gabriel Garcia Marquez, ja czytałem chyba wszystkie jego książki, chyba wszystkie, tak mi się wydaje. Oczywiście uważam, że są lepsze i gorsze, to jasne, chociaż wszystkie są, uważam, fantastyczne. No może poza jedną. Jest tylko jedna książka, której absolutnie nie znoszę. To jest chyba Generał w labiryncie, bo ona jest napisana bez kropek. W sensie, wiecie, to jest taki 400 stron bez przerwy słów.
Nie ma tam zdań, nie ma akapitów, to się strasznie ciężko czyta. To był taki, jakiś taki eksperyment literacki. Nie o tym miałem gadać. 100 lat samotności. Najbardziej dla mnie porywająca wizja rzeczywistości w literaturze, jaka jest. Znaczy jedna z najbardziej porywających rzeczywistości. Uważam, że dla każdego, kto się ma za czytacza książek, kto tej książki nie przeczytał, no to w ogóle to się nie miej za czytacza książek. Kochani, jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś pierwszą pozycję na liście wstydu, czyli na liście książek, które koniecznie trzeba przeczytać, błagam was, przeczytajcie 100 lat samotności Marqueza. Arcydzieło. Moi drodzy, teraz dział bardzo mój ulubiony, jak każdy, czyli książki z tak zwanej literatury współczesnej. Mam dla was na dzisiaj 3 propozycje. Wszystkie 3 są po prostu rewelacyjne, naprawdę. Ja wiem, ja się jaram, tak, ale się jaram, bo ja się książkami jaram, bo to jest niesamowite. Zacznę od pierwszej książki, od autora, którego kiedyś tu już wspominałem, wydał właśnie nową książkę. Wydał w sensie z miesiąc temu, czy z 2 miesiące temu. Już ją łyknąłem, łyknąłem ją bardzo szybko, bo jest fenomenalna. I Jakub Żulczyk, pamiętacie, kiedyś wam mówiłem o Ślepnąc od świateł, która jest książką fenomenalną. Potem przeczytałem jeszcze jego książkę Instytut, ale niestety nią się mocno rozczarowałem, dlatego o niej nie mówiłem. To jest taka mała książka. I teraz wydał nową książkę, po którą sięgnąłem. Informacja zwrotna. No i to jest arcydzieło. No w sensie to jest równie genialna książka jak Ślepnąc od świateł. Znaczy ja muszę wam się w ogóle przyznać, tak przepraszam, że to powiem, to może taki osobisty wątek. Jakub Żulczyk to jest taki autor, z którym mam trochę problem. Jest taki trochę autorów w Polsce, dlatego że literacko ich podziwiam i szanuję, natomiast kiedy czytam ich wypowiedzi takie, wiecie, no takie osobiste, no to po prostu mi się nóż w kieszeni otwiera. Przepraszam, że tak mówię. Jakub Żulczyk ma ogromnie wulgarne i takie cięte teksty i też bardzo na kościół jeżdżące. I kiedy go czytam, mówię tak osobiście, no to go nie lubię. Tak, przepraszam, bo ja go nie znam, więc w ogóle, nie, broń Boże, możliwe, że jak go poznam, to go polubię. Nie lubię jego wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o pisarza, no to to jest mistrz. To jest mistrz. Kochani, to jest najlepsza książka o piciu wódki, jaka istnieje we wszechświecie. Wiem, jak to zabrzmiało, nie? Ale bo to jest książka o alkoholizmie tak naprawdę. Chociaż nie, to nie jest książka o alkoholizmie. To jest książka o zagubieniu oczywiście, które się wyraża w alkoholizmie. Jest tu oczywiście wątek kryminalny, całość jest zbudowana na pewnej zagadce, na pewnej tajemnicy, która się wyjaśnia i tak dalej. Ale generalnie jest to po prostu historia człowieka, który patrzy po kilkudziesięciu latach na swoje życie i patrzy na to, jak zrujnował swoje życie przez alkohol. Dwie rzeczy w tej książce są po prostu arcygenialne. Opisy picia. Ja nigdy z alkoholem nie miałem problemu, mnie do alkoholu w ogóle nie ciągnie, a nawet kiedyś próbowałem, to się okazuje, że ja się chyba nie umiem uzależnić. Przepraszam, że tak mówię, ale taka jest prawda. Tak mówią moi znajomi alkoholicy, że są tacy, którzy się nie potrafią uzależnić od alkoholu. Ja chyba jestem kimś takim. Więc raz, że mi to nie sprawia przyjemności, dwa, że no po prostu nie umiem. Więc ja nie mam żadnego doświadczenia picia, nie mam pojęcia, co to znaczy być właśnie w ciągu jakimś, tak? Natomiast to, w jaki sposób Jakub Żulczyk opisuje picie, on sam w różnych wywiadach mówi, że to jest też jego tam gdzieś przeszłość, nie? On też miał jakieś problemy z alkoholem. To jest coś niebywałego. To jest literacko po prostu arcydzielne, to, w jaki sposób on opisuje doświadczenie picia. Natomiast druga rzecz, która jeszcze jest chyba jeszcze bardziej poruszająca, to to, jak on opisuje zrujnowanie jego rodziny, jego życia, w sensie tego głównego bohatera, przez alkohol. To jest niezwykle poruszająca książka. Jest napisane też, ja kocham język Żulczyka, on ma taki mięsisty język. To jest taki, ja sobie nazywam, on się nie bez przyczyny się nazywa Żulczyk, bo ja uważam, że to jest po prostu literacki język żulów. Jakby Jakub Żulczyk po prostu wziął język żulów i zrobił z tego literaturę. I to jest po prostu coś niewiarygodnego. Jestem zachwycony tą książką. Kochani, to jest po prostu przejmująca lektura, przepięknie napisana, bardzo fajnie skonstruowana, ze świetnym zakończeniem, bo na przykład bardzo się rozczarowałem Instytutem Żulczyka, bo tam jest po prostu tak strasznie beznadziejne zakończenie, że mimo, że pierwsza połowa książki była niezła, to potem po prostu stwierdziłem, nie będę o tym mówił, bo nie chcę jej polecać. Natomiast Informacja zwrotna, fenomen. Po prostu fenomen. Jakub Żulczyk napisał kolejną, po prostu fenomenalną książkę. Bardzo wam polecam. Jakub Żulczyk, Informacja zwrotna, najlepsza książka o piciu wódki w historii literatury. I druga książka, na którą się natknąłem przypadkiem w księgarni, jak byłem jakiś czas temu, nawet nie wiedziałem, że wyszła, mało tego, nawet nie wiedziałem, że autor już nie żyje. Kojarzycie takiego pana pewnie, który się nazywa Carlos Ruiz Zafón. Kiedyś chciałem wam powiedzieć, bo przeczytałem dwie jego książki na razie. On wydał taką wielką tetralogię, czyli takie 4 tomy. Pierwsze to się nazywa, jak to było?
Cień mgły, czy jak to było? Czekajcie. Cień wiatru, przepraszam. Cień wiatru, druga jest Gra Anioła. Te dwie czytałem. Jeszcze została mi trzecia, Więzień z nieba, Więzień nieba i Labirynt duchów. Tamtych dwóch tomów jeszcze nie czytałem. To jest taki fenomen iberyjski, czyli z Hiszpanii. Rzeczywiście Cień wiatru, bo ta druga była troszeczkę słabsza, w sensie Gra Anioła lekko gorsza, ale Cień wiatru rzeczywiście jest fenomenalny. Niektórzy mówią, że to jest taka współczesna powieść gotycka. I tak mówię, kiedyś wam pewnie opowiem może o Cieniu wiatru, może wam kiedyś to polecę, chociaż nie wiem, jak teraz poleciłem to może już nie trzeba. Natomiast okazało się, że on w ogóle zmarł w zeszłym roku chyba, tak? W zeszłym roku chyba miał raka. I pośmiertnie, już po jego śmierci, zebrano różne jego opowiadania, które on gdzieś tam jeszcze wydał i które nie były nigdy wydane w postaci książki. I ta książka, Miasto z mgły, to jest zbiór opowiadań. Niektóre dotyczą tamtej tetralogii, czyli właśnie to są takie jakby części, które trochę nie weszły jakby do tych powieści i one rozwijają pewne wątki, które są w tych głównych powieściach, inne są zupełnie osobnymi historiami. Bardzo lubię jego język, bardzo lubię jego taki ponuro-szaro-brunatny obraz rzeczywistości, bardzo smutny, bardzo nostalgiczny, ale pod którym jest tak naprawdę wielka tęsknota i wielka nadzieja. I bardzo go lubię czytać. To jest genialny taki autor do takiego, wiecie, wieczoru przy zachodzącym słońcu z dobrą kawą dla mnie, ewentualnie dla innych może z dobrą lampką wina, z jakimś dobrym takim, nie wiem, jakimś ciachem i z taką nostalgią w głowie. To są opowiadania niektóre bardzo krótkie, dosłownie na kilka stron i są też takie dłuższe na kilkadziesiąt. W tych bardzo krótkich uważam, on się trochę nie sprawdza. W sensie ma za mało czasu, żeby rozwinąć tę nostalgię, tę taką po prostu niesamowitą sentymentalność, która jest w jego języku. Przy tych dłuższych jest fenomenalny. Więc niektóre z tych opowiadań uważam są takie trochę, no właśnie, no, jakby nie rozwinął tego, co mógł rozwinąć, ale te dłuższe są fenomenalne. Jeżeli nie macie czasu od razu na te wielkie tomy, bo to są dosyć grube książki tego Carlosa Ruisa Zafona, to zacznijcie od tego. Jak to wam się spodoba, to wtedy sięgnijcie po tetralogię. Ja tam ten trzeci, czwarty tom raczej dokończę, bo te dwa, mówię, są naprawdę bardzo dobre, więc pewnie kiedyś do nich sięgnę. A to się tak zobaczyłem w księgarni, mówię, o matko, nową książkę wydała, tu patrzę, o, pośmiertnie, że on już nie żyje. Zazdroszczę mu, bo on już jest po drugiej stronie, ale no, szkoda, że nie napisze więcej książek i nie będziemy mogli ich tutaj czytać, bo tam na pewno napisze i tam będziemy czytać. Miasto z mgły Carlosa Ruisa Zafona bardzo wam polecam. Moi drodzy, jeszcze jedna pozycja z literatury współczesnej, mówię amerykańskiej, bo tak jest tytuł, już wam mówię. Fenomenalna książka. Nie oderwiecie się od niej. Sponiewiera was po prostu tak, że się nie podniesiecie. Przeczołga was emocjonalnie tak, że nie wiadomo co zrobić. Jest po prostu piękna. Napisała to Jeanine Cummins. Tytuł jest Amerykański brud. Na okładce jest napisane jedna z najważniejszych powieści naszych czasów. No nie wiem, czy tak jest, chociaż z punktu widzenia amerykańskiego pewnie tak, ale jest to książka fenomenalna. Kochani, to jest książka, która opisuje, to jest książka drogi, która opisuje rodzinę meksykańską mieszkającą w Acapulco, a konkretnie mamę z dzieckiem. Znaczy, nawet rodzina jest wielka, ale wszystko zaczyna się, myślę, że mogę to powiedzieć, bo to jest pierwszy rozdział i też to jest chyba na okładce. Zaczyna się od tego, że kartele narkotykowe zabijają całą jej rodzinę, zostaje tylko ona i dziecko, i jej syn. I ona, żeby no, nie dać się zabić, ucieka, próbuje się dostać do Stanów. Cała książka jest podróżą przez Meksyk, z Acapulco do stolicy, potem ze stolicy na północ i z północy, potem przez granicę aż do Stanów, gdzie ona ucieka z tym synem. Niektórzy mówią, że to jest taki nowy Steinbeck, czyli takie nowe pokazanie dramatu Ameryki, już nie tylko Ameryki Stanów Zjednoczonych, tylko też Ameryki właśnie Meksyku, tego połączenia, granicy, migrantów i tak dalej. Nie mam pojęcia, czy ta pani, chociaż nie, bo w sumie to czytałem w posłowiu, jakby, w sensie ona sama tego nie doświadczyła, ale spotkała trochę ludzi, którzy tego doświadczyli, to zrobiła ogromny research. Ona opisuje bardzo realistycznie, jak wygląda taka ucieczka przez cały Meksyk. Kochani, to jest coś niesamowitego. Książka jest niezwykle poruszająca. Dzieje się tam oczywiście tyle dramatów po drodze, gdzie te kartele narkotykowe ją ścigają przez cały Meksyk aż do Stanów i tak naprawdę później. Gdzie ona spotyka po drodze różnych ludzi, niektórych oczywiście traci po drodze, z innymi się udaje zaprzyjaźnić. W ciągłym po prostu zagrożeniu, w ciągłym strachu, w ciągłym niebezpieczeństwie, jednocześnie z wielką miłością taką matczyną do tego dziecka, do Luki, którego próbuje ocalić, który po prostu jest kilkuletnim chłopcem, nie wiem, on tam ma 7 czy 8 lat, który staje się po prostu mężczyzną w trakcie tych po prostu kilku miesięcy podróży.
Niesamowita książka. Jest też tak napisana, kochani, że po prostu no, nie można się oderwać, że jest po prostu rozdział za rozdziałem i musisz wiedzieć, co będzie dalej, musisz wiedzieć, co się stanie. Takie proste zabiegi oczywiście, nie, że zawsze rozdział się kończy w takim miejscu, że chcesz po prostu koniecznie wiedzieć, jak się rozwinie sytuacja, ale to jest przepięknie napisane, szczególnie po prostu jest przepięknie opisany człowiek w tej książce, nie? Kochani, fenomenalna powieść, Amerykański brud. Myślę, że koniecznie na listę do przeczytania. Koniecznie do tego sięgnijcie. A wydało to, co to za wydawnictwo w ogóle jest? Wydawnictwo Niezwykłe. O proszę, pierwsze słyszę w ogóle. Nie wiedziałem, że takiego wydawnictwa kupiłem książkę. Bardzo dziękujemy Wydawnictwu Niezwykłemu za tą książkę. Fenomenalna. Moi drodzy, trzy książki z jeszcze jednego działu, czyli z tego takiego, wiecie, reportażowo-poradnikowo jakiś tam, chociaż chyba wszystko są prawie reportaże, ale chciałbym, żebyście sobie do trzech rzeczy sięgnęli, w sensie możecie sobie sięgnąć. Pierwsza książka, pan się nazywa Paul Theroux, to jest w ogóle Francuz, który wydał bardzo wiele książek, ja czytałem kilka jego książek. Chciałem wam polecić najpierw pierwszą, którą w ogóle kiedykolwiek czytałem, która dla wszystkich, którzy lubią, że tak powiem, podróże i lubią poznawanie świata, może być bardzo ciekawa. Nazywa się to Wielki Bazar Kolejowy pociągiem przez Azję. Wydało to wydawnictwo Czarne. Kochani, to jest opis jego podróży z Londynu do Japonii, gdzie on przez całą Azję jedzie pociągami, również tym takim słynnym transsyberyjskim, nie? W sensie koleją transsyberyjską, Orient Expressem i tak dalej. I to nie jest książka, która opisuje, nie wiem, zabytki po drodze, nie wiem, miasta, atrakcje turystyczne, nie. On się tak naprawdę koncentruje na jednym, na pociągu. Czyli w sensie na całej otoczce tej podróży, na ludziach, na doświadczeniach, na jakby... To jest książka skrajnie subiektywna. Jeżeli by chcieć, jakby traktować go jako, nie wiem, jakiegoś przewodnika, zupełnie bez sensu. On po prostu opisuje swoje, to jest książka o nim tak naprawdę, opisuje swoje doświadczenia w byciu z ludźmi w takiej długiej podróży przez całą Azję i z powrotem. Nostalgiczny język, taki trochę dawnej daty, taki niespektakularny, powolna akcja, smakowanie rzeczywistości. Nie wszystkie książki o podróżach bardzo jakby kręcą, więc możliwe, że dla was takie to nie będzie, ale dla mnie to jest bardzo smakowite. Wielki Bazar Kolejowy pociągiem przez Azję, Paul Theroux. Bardzo wam polecam. Kochani, druga książka, którą czytałem dawno, dawno temu i sobie o niej przypomniałem i pomyślałem, że wam o niej powiem, bo to jest naprawdę niezła książka. Bill Browder napisał książkę pod tytułem Czerwony Alert, czyli Jak zostałem wrogiem numer jeden Putina. Kochani, to jest książka de facto oparta na faktach, w sensie. Ta historia się rzeczywiście wydarzyła, ale nie jest to jakby reportaż. To się po prostu czyta jak powieść sensacyjną. Chodzi o to, że żeby też nie zdradzić wam jakby do końca fabuły, chociaż może to słyszeliście gdzieś tam z gazet i tak dalej, też wątpię, bo to są dawne dzieje. Chodzi o korupcję w Rosji generalnie. Chodzi o pewien fundusz, gdzie jakby rosyjscy tam oligarchowie zdefraudowali po prostu miliony dolarów i zabili w ogóle prawnika. I główny bohater, w sensie ten autor, bo to jest autentyczna postać, jakby próbuje dojść sprawiedliwości, jakby no próbuje zdemaskować całą tą machinę korupcyjną jakby rosyjską, gdzie staje się rzeczywiście wrogiem numer jeden rządu rosyjskiego i Putina, gdzie wpada na tak zwaną czerwoną listę zagrożenia, stąd ten czerwony alert. Kochani, ja tego w ogóle słuchałem dawno temu jak audiobooka, dopiero potem książka gdzieś tam trafiła w moje ręce. No nie mogłem się od tego audiobooka oderwać, w sensie to jest naprawdę jak jedna z najlepszych powieści sensacyjnych, zresztą jest to taki lead od autora Lee Chida, on pisze książki sensacyjne, mówi, te książki czyta się jak najlepszy thriller, chociaż to jest sama prawda i to dokładnie tak. Jak chcecie po prostu dobrej powieści sensacyjnej, ale takiej, która się wydarzyła, naprawdę się wydarzyła i pokazuje no po prostu monstrualną korupcję Rosji, nie? I tego, co tam się wyprawia, o tym wszyscy wiemy, nie? Ale pokazuje na bardzo konkretnym przykładzie, to jeżeli to was interesuje, to bardzo was zachęcam. Czerwony alert Billa Browdera, świetna książka do przeczytania. I koniec jeszcze jedna książka, którą bardzo wam od dawna chciałem polecić, bo od dawna ją mam, ale teraz mi się przypomniała przez to, że powstał film i w ogóle. Mam tą książkę od dawna, ale w końcu ją wysłuchałem jako audiobook kilka tygodni temu, kiedy jechaliśmy z ojcem Tomaszem do Luksemburga na rekolekcję. To po drodze tam mieliśmy tam 10 czy 10 godzin, czy 12 jazdy. To żeśmy słuchali audiobooka, bo jest to w postaci audiobooka i strasznie nam się dobrze go słuchało. I książka rzeczywiście jest świetna. Nazywa się to Nomadland w drodze za pracą Jessica Bruder. Pewnie o tym słyszeliście, bo jest teraz bardzo znany film, nie? On chyba w ogóle jakiegoś Oscara dostał. Na podstawie tej książki.
Kani, to jest reportaż. To jest reportaż, w ogóle to jest wydawnictwo Czarne, które ma taką całą serię reportaży. Bardzo, już wam kilka z tego polecałem. Bardzo świetna seria. Reportaż o jakby takim zjawisku w Stanach, czyli o ludziach mieszkających w przyczepach, nie? O ludziach mieszkających nie w jednym miejscu, że rezygnują ze swoich domów, bardzo często z powodów finansowych, bo nie stać ich. Tam są zupełnie inne warunki, jeżeli chodzi o domy, nie? O podatki nieruchomości. To jest zupełnie inny świat niż w Polsce. I wielu ludzi, to się coraz bardziej powiększa, decyduje się po prostu na bycie w drodze. Mieszkają w kamperach, w przyczepach, przerabiają busy na domy i tak dalej. I ta autorka spędziła no, kilka ładnych lat, jakby bardzo często podróżując z różnymi ludźmi, czyli dołączając się, w ogóle sama sobie busa takiego kampera sprawiła i ruszyła z nimi w drogę. No i opisuje całą tą rzeczywistość, nie? To jest książka, kochani, bardzo niebezpieczna. W sensie niebezpieczna dla takich ludzi jak ja. Dlatego, że wiecie, że to jest w ogóle, to jest moje marzenie, nie? Moje marzenie to jest w ogóle porzucić całkowicie klasztor i tak dalej. Wiem, nie chodzi mi o żadne odejście z zakonu, nie w tym rzecz, mam nadzieję, że rozumiecie, tylko po prostu bycie w drodze tak całkiem. Ja bym najchętniej po prostu poszedł, się on dalej nigdy nie wrócił. Naprawdę, zakończył te wszystkie YouTuby i po prostu poszedł. No nie mogę, takie moje powołanie póki co, może Pan Jezus kiedyś jakoś spełni to marzenie. On ma różne sposoby, żeby to spełnić. Ja jak taką książkę czytam, albo raczej jak je słuchaliśmy z Wodzem, zresztą Wodzu miał trochę podobnie, kiedy je słuchaliśmy po drodze, no to kiedy dojechaliśmy do końca, ten dialog tam trwa chyba z 8 godzin, no to jest tylko jedno marzenie, po prostu rzucić to wszystko w pierony, kupić kampera i tyle nas widzieli, nie? Więc jeżeli macie podobne pragnienia, to uważajcie, bo ona może was wytrącić z takiego, jak powiem, normalnego życia. Ale książka jest świetna, jest bardzo fajnie napisana, opisuje przepiękne historie, no i budzi niezwykłą tęsknotę za wolnością po prostu, za wyjściem z tych wszystkich skostniałych schematów, za wolnością. Bardzo wam polecam Nomadland, czyli Ziemia Nomadów. Dokładnie tak. Tyle w tym dziale. Moi drodzy, jeszcze jeden dział. Ten odcinek jak zawsze będzie znowu trwał 30 tysięcy godzin. Dział książek, że tak powiem, rozrywkowo niepotrzebnych, które ja bardzo lubię. Pierwsza rzecz, moje odkrycie, to jest pierwsza książka tego autora, którą przeczytałem i po prostu jest fenomenalna, w sensie w swoim gatunku. Jakub Ćwiek. Niektórzy pewnie kojarzycie, bo on naprawdę sporo książek wydał, ja nigdy do niego nie sięgnąłem. A teraz sięgnąłem też bardziej do audiobooka, po prostu gdzieś tam po drodze, a potem też do książki zajrzałem. Jego najnowsza książka, Drelich prosto w splot. Kani, to jest po prostu czysta sensacja, czysta adrenalina, czysta, taki też trochę jakby heist movie. W takim sensie, że mamy tu bohatera, który ma specjalny zestaw umiejętności, kocham to w filmach sensacyjnych, czyli który po prostu potrafi rozwiązywać sytuacje niemożliwe, taki wojowniczy MacGyver, tylko bardziej w kwestii likwidowania ludzi i rozwiązywania sytuacji jakby granicznych, który no, zostaje postawiony w zagrożeniu, jego rodzina również zostaje postawiona w zagrożeniu. Kochani, książka jest po prostu prześwietna. Jest taka, że jeżeli mówię, chodzi o gatunek, bo to jest po prostu prosta literatura sensacyjna. Prosta to nie jest żaden thriller, czy jak to się tam mówi. To jest po prostu dynamiczna powieść sensacyjna, ale tak dynamiczna i tak świetnie napisana, jest tak fantastycznym bohaterem, że ja w ogóle wpadłem po uszy. Muszę w ogóle sięgnąć do innych książek Jakuba Ćwieka. Wiem, że on ma zupełnie z innych gatunków te książki. Wiem, że będzie kolejny tom podobno tego, w sensie tak zapowiadał. Ja się bardzo, cieszę i bardzo czekam. Mam nadzieję, że powstanie cała w ogóle jakaś seria, bo ta pierwsza jest po prostu świetna. Jak chcecie bardzo wciągającej powieści sensacyjnej po prostu o mężczyźnie, który ratuje świat i który ma specjalny zestaw umiejętności, to nic więcej nie potrzeba. Kuba Ćwiek, Drelich prosto w splot, strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten rodzaj literatury, a ja ten rodzaj literatury bardzo lubię. Kochani, drugi tom, bo mówiłem wam chyba w zeszłym odcinku o pierwszym tomie, od razu sięgnąłem po drugi, bo pierwszy mi się bardzo podobał. Lainey Taylor, pamiętacie, był pierwszy tom, bo to był Marzyciel. Jest drugi tom, Muza Koszmarów od wydawnictwa Sine Qua Non. Znowu, śliczna okładka, bardzo lubię, jak oni wydają książki, bardzo mi się to podoba. Kochani, drugi tom jest równie świetny jak pierwszy. Po prostu. Jeżeli was zachęciłem kiedyś może do przeczytania pierwszego, albo go przeczytaliście, to koniecznie sięgnijcie po drugi tom. Na razie są tylko dwa tomy, nie ma zapowiedzi trzeciego, aczkolwiek jest szansa, że będzie trzeci tom, dlatego że na ostatniej stronie jest napisane koniec i w nawiasie, czy aby na pewno. Mam nadzieję, że nie. To jest po prostu dalsze rozwinięcie losów bohaterów z pierwszego tomu, więc nie chcę nic mówić o fabule, bo jeżeli nie czytaliście pierwszego tomu, to tym bardziej.
No książka jest świetna, książka jest po prostu fantastyczną fantazy, z niezwykłą czułością napisana, z pięknymi bohaterami, bardzo wiele po prostu bohaterów tej książki. Mamy dwójkę głównych bohaterów, jest właśnie wspomniany marzyciel i jest jego Luba, którą on poznaje w śnie i z którą potem żyje też w bardzo dziwny sposób, bo z nią się coś stało na końcu pierwszego tomu, ale nie mogę powiedzieć co, żebyście nie wiedzieli, o co chodzi. Ona ma właśnie krzywe muza koszmarów, chociaż nie jest to od żadnych koszmarów, tylko jest od snów. I tworzą po prostu jedną z najpiękniejszych, uważam, par takiej literatury fantastycznej. Jeżeli chcecie świetnej książki na wakacje, w sensie lekkiej lektury, która was wciągnie i która rozbudzi waszą wyobraźnię, Muza koszmarów jako drugi tom, no chyba, że nie czytaliście jeszcze pierwszego, to najpierw Marzyciel i przeczytajcie koniecznie to. Mam nadzieję, że ta autorka napisze kolejną część. I kochani, ostatnia książka, Boże, bo to jak jest strasznie długo. Świetna powieść szpiegowska od klasyka gatunku. Pan się nazywa John le Carré. Jego ostatnia książka, najnowsza, Agent w terenie. To jest w ogóle klasyk, jeżeli chodzi o kryminały, jeżeli chodzi o takie książki, szczególnie szpiegowskie. Zresztą był jakiś czas temu taki film świetny z... kurczę, polski tytuł był chyba Szpieg, ale nie jestem pewny, czy na pewno to był ten taki tytuł, bo oryginalny tytuł jest tam Tinker, Tailor, Soldier, Spy, czyli takie cztery różne funkcje. Ten film był w ogóle świetny, ja po tym filmie sięgnąłem do tego autora. To jest, kochani, taki do bólu brytyjski kryminał, z brytyjskim humorem, z brytyjskim sznytem. Ten akurat, bo on ma też taką długą serię z takim agentem Smileyem, kiedyś wam może o tym powiem też. Natomiast tutaj to jest jakby osobna historia. Jest taki agent MI6, czyli brytyjskiego wywiadu, który już tak trochę jakby przechodzi na emeryturę, tak się przynajmniej wydaje, który szkolił wcześniej agentów, myśli, że to już jest za nim, a nagle się okazuje, że zostaje wciągnięty zupełnie w nową intrygę, gdzie jakby znowu musi wrócić do tego, co robił. Wszystko jest związane z Rosją, z Brexitem i tak dalej. Świetny humor, świetna lekkość pióra, no taki po prostu, przepraszam za wyrażenie, brytol w najlepszej postaci. Po prostu brytyjski kryminał w najlepszej postaci. Jeżeli chcecie po prostu dobrego kryminału, lekkiego, nie jakiegoś mrocznego, tylko lekkiego kryminału, fajnie napisanego, wciągającego, z fajnymi bohaterami, z dużą dozą poczucia humoru, to Agent w terenie bardzo się poleca do przeczytania. Moi drodzy, to tyle z tej sterty książek, którą mam dla was na dzisiaj. Nie wiem, kiedy się spotkamy w następnym Bookspanie. Będzie, kiedy będzie. Czyli jak znowu doczytam pewnie kilkanaście książek, to wam opowiem o moich kolejnych odkryciach. A naprawdę na moim stosie wstydu, czyli tych książek, które czekają, są takie pozycje, że nie mogę się już doczekać. Po prostu, naprawdę, koniec. Ostatnio znalazłem kilka takich książek, które myślę będą fenomenalne. Tylko kiedy to czytać? No ale jak tylko przeczytam, to wam dam znać. To ja na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i życzę wam dobrej lektury wakacyjnej. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa!